Od C-Sharpa wersji 3.0 programiści dotnet mają dostęp do tak zwanego typu domniemanego VAR. O tym czym dokładnie jest VAR, kiedy i jak używać go w C-Sharpie dowiesz się z tego odcinka. Cześć z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą dotnet. Najlepiej przejdźmy od razu do kodu, także zapraszam Cię teraz przed ekran mojego komputera, gdzie przedstawię Ci typ domniemany VAR na kilku przykładach. Przygotowałem wcześniej kilka deklaracji wraz z inicjalizacją zmiennych w metodzie main. Jak widzisz, każda z tych zmiennych ma jawnie zdefiniowany typ. Dzięki słowu kluczowemu var, czyli typu domniemanemu, możemy w każdym z tych przypadków zamienić właśnie wskazany typ na słowo var. Także wystarczy skopiować te nasze inicjalizacje i tutaj w każdym miejscu możemy użyć typu var, tylko musimy oczywiście zmienić nazwy zmiennych, ponieważ nie mogą być takie same. W ten sposób, jak widzisz, nie mamy w tym momencie żadnych błędów. Cały kod działa tak jak wcześniej. Zadeklarowaliśmy nasze zmienne jako typ domniemany var, i kompilator w tym momencie wie niejawnie, dzięki inicjalizacji, o jaki typ nam chodzi. Także Taki zapis jest dopuszczalny, i jeżeli teraz najedziesz na słowo var, to wyświetli ci się typ, który tak naprawdę zostanie w tym miejscu utworzony. Także jak widzisz, w tym przypadku do naszej zmiennej przypisaliśmy 11 i niejawnie jest to właśnie typ int. W drugim przypadku to jest typ double. Tutaj to jest string. Dla isDeleted to jest bool. Dla datetime to jest oczywiście datetime. I tutaj dla naszej klasy to jest niejawnie n-example of a very long class name. Także te typy są identyczne jak w powyższym przykładzie. Dla mnie ten drugi zapis, czyli z użyciem var, jest dużo bardziej czytelny, ale tutaj zgodzę się, że to może być kwestia sporna. Jasne, że niektórym osobom może bardziej odpowiadać forma pierwsza. Także pierwsza kwestia to czytelność, ale druga, bardziej kluczowa moim zdaniem, jest kwestia długości typów. Jeżeli mamy jakieś dłuższe nazwy, to w takim przypadku użycie słowa kluczowego var może być dużo szybsze. Możesz to zauważyć już w naszym przykładzie z tworzeniem instancji klasy n-Example of a very long class name Co więcej, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z linku i na przykład pobrać jeszcze kolekcję elementów, to ten zapis będzie jeszcze dłuższy. Zobacz, załóżmy, że tutaj mamy taką listę elementów tej naszej e, klasy o długiej nazwie. Niech to się nazywa po prostu classes. New list. Ok, w ten sposób. Tutaj sobie tylko dodam jeszcze odpowiedniego usinga. I teraz, jeżeli chciałbym pobrać jakieś elementy z tej kolekcji, no to zauważyę, że tutaj muszę zadeklarować typ iEnumerable i znowu tutaj podaję tą długą nazwę tej naszej klasy. Następnie znowu e, nazwę zmiennej. I dopiero tutaj w tym miejscu używam linku. No i dobrze sobie tutaj jakiś władne WHERE X ID jest równe 1 order by ID. W ten sposób. No i właśnie w takich przypadkach użycie typu domniemanego VAR będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Zobacz, jeżeli teraz tutaj użyję VAR. I tak samo w tym miejscu. No to chyba przyznasz, że taki zapis jest dużo bardziej czytelny. Zobacz, jak w takim przypadku zmieniła się długość, a co za tym idzie, czytelność naszego kodu. Dzięki użyciu VAR nasz przykład jest, przynajmniej moim zdaniem, dużo bardziej czytelny. Na koniec chciałbym Ci jeszcze tylko zwrócić uwagę, że słowa VAR możemy użyć tylko w przypadku deklaracji wraz z inicjalizacją. Bez inicjalizacji kompilator nie domyśli się o jaki typ nam chodzi, dlatego nie możemy e, wtedy zastosować var. Także nie możemy sobie zastosować e, na przykład takiego zapisu var, age i średnik. To znaczy, że, nie, że tu mamy tylko samą deklarację, a nie dodaliśmy tutaj inicjalizacji. No i właśnie tutaj jak widzisz, również otrzymujemy odpowiednią wiadomość błędu. Również słowa var możemy użyć. Tylko wewnątrz metod lub konstruktora. Nie możemy na przykład stworzyć e, pola typu VAR, czy właściwości typu VAR. To zobacz tutaj na górze, jeżeli byśmy sobie tutaj stworzyli takie pole private var h, to się równa 10. Zauważ, że tutaj mamy błąd. Nie możemy stworzyć tego pola w takim zakresie i, i tak samo w przypadku e, właściwości nie możemy tutaj użyć VAR. Tak samo tutaj mamy zgłoszony błąd. To samo dotyczy sygnatury metod. Tam słowo var również nie jest dopuszczalne. Czyli jeżeli sobie stworzymy jakąś metodę, niech to będzie statyczna metoda, która zwraca var my o nazwie myMethod to zauważ, że również tutaj dostajemy od razu błąd kompilacji. Jeżeli tak samo tutaj oczekiwalibyśmy parametru typu VAR, to również tutaj zostanie zgłoszony błąd kompilacji. Podsumowując, moim zdaniem warto używać typu domniemanego VAR wszędzie, gdzie jest to możliwe, ale w szczególności przy połączeniu z linku, gdzie nazwy naszych zmiennych mogą być dość długie. Ja w swoich aplikacjach używam słowa war wszędzie, gdzie to jest możliwe, i moim zdaniem zwiększa to znacząco czytelność mojego kodu. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dąż do mojej społeczności, zapisz się na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi c sharpa i platformy.net. Nie ominąć też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.